znajdujemy się na przejeździe kolejowym w Kołobrzegu na ulicy Grzybowskiej. Ponownie, tylko tym razem będzie przelot! Jej! Także Kołobrzeg znajduje się w województwie zachodniopomorskim. Właśnie kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg. Także dobrze, zacznijmy od prezentacji. Przejazd jest kategorii B. Jest wyposażony w jeden sygnalizator EKZ-71 z puszką po głośniku ED-1. Proszę bardzo, żarówkowy. Bombardier. Widać taki napis oraz ma stary słupek. Drugi sygnalizator to EKZ-32, żarówkowy, o średnicy soczewek 300 mm. Nawet widać jego tam mocowanie, tylko że samochody. Drągi są Monat oraz napędy 2JEK6, ponieważ są to Attranzy. Zresztą nawet może będzie widać Attranz. Chwila, muszę dobrze wymierzyć. Widać tam taki napis. To jest właśnie napis Attranz. Także dobrze, my teraz przechodzimy naszą prezentację. Ciągniemy ją dalej. Ach, stare dobre czasy się przypominają. To taki bonusik jest. Stare dobre czasy się przypominają, kiedy na lotniczej, na rogatkach był taki napis. A teraz co? Jest napis jakiś Bombardier. Halo, co to ma w ogóle znaczyć? Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 402, to dokładnie na 405 km i 478 metrze. O, i zapomniałem wcześniej wspomnieć, że przejazd jest wyposażony również takie przejście dla pieszych, którego nie zamykają rogatki. Tutaj macie szlak na Szczecin i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Stary Borek i chyba nawet tutaj są topy do Starego Borka. Ale I don't know, tam na pewno stop do Grzybowskiej. Tego będzie widać pociąg, jak się będzie zbliżał. A tutaj macie szlak na Dworzec Główny w Kołobrzegu i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Kołobrzeg, stadion. Tak wygląda ten oto przejazd kolejowy z drugiej strony i tutaj jest ten EKZ-32 i jeszcze dzwon z tego co widzę KLD-400, kurde, autobus. KLD-400-003, ponieważ nie ma osłonki przeciwpcakowej. Także dobrze, ja was teraz zapraszam na przelot pociągu Regio relacji Szczecin Główny Kołobrzeg. Także widzimy się, jak rogatki już będą opadać. Tak se tylko zoomika testowałem, beka. Nasz Regio do Kołobrzegu przejechał i rogateczki ładnie w górę. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ jeszcze jest jedna część naszego filmu, mianowicie ciekawostki. Także już się do nich przenosimy. Na tle tej jednej, jedynej lampki, sorry, że tak się trzęsie, ale to już jest wiatr. Na tle tej jednej, jedynej lampki Monat na całym drogu. Ciekawostki, więc ciekawostka pierwsza. W czasach PRL-u w Kołobrzegu odbywał się festiwal piosenki żołnierskiej. Ciekawostka druga. W Kołobrzegu jest imponująca liczba przejazdów, bo aż 14. I podczas tego wyjazdu udało mi się nagrać prawie wszystkie. W zasadzie to chyba nawet wszystkie, ale te starsze filmy, bo tych nowszych to nie będzie. Bo tak to raczej po tym wyjeździe będę miał już wszystkie. I ciekawostka trzecia, do 1998 roku Kołobrzeg należał do województwa koszalińskiego. Ale dobrze, to już by było na tyle, a z tego miejsca zdało dla nas rację Mati08. Cześć!